to co? Trzeba jechać na akcję. Na razie. Robię i czemu jestem w radiowozie i gdzie ja w ogóle jestem. Słuchajcie, jestem na planie zdjęciowym dzielnicy strefy. Co tutaj robię? Dowiecie się na moim kanale YouTube'owym. Tutaj praktycznie czuję się jak w domu, tak jakbym był kolejny dzień po prostu w biurze. Sanita się czuje jak ryba w wodzie. Lata po prostu przegrane w więzieniu. Na szczęście serialu. I właśnie, przygotowałem dla was mega konkurs, konkurs dla spostrzegawczych, ale o tym dowiecie się właśnie z tego vloga. Do wygrania będą fajne gadżety od telewizji. A ja bym chciał zagrać może właśnie oficera jakiegoś, policjanta. No i razem z, kurczę, fajnie mi się rozmawiało z Agatą Załęcką, mega fajnie, w ogóle przeprowadziłem z nią rozmowę, która trwała 40 minut, będziemy musieli to pociąć i zrobić z tego 15 minut, żeby bo tak się rozbędziliśmy na niektórymi wątkami, więc myślę, że fajnie by mi się z nią pracowało. Kurde, fajnie by było być takim jej partnerem. Oczywiście serial. No jeszcze mam jakieś zadanie. Ale chcesz zrobić pauzę czy longiem? Nie, trzy pauzy zrobimy. Aha, jakby trzy kawałeczki, które potem włączę, dobra? To jeszcze raz. Stój, policja! Zamknij bagażnik. Łapy do tyłu. Łapy do tyłu. Stoisz. A, wyrwałam cię, kwiatuszku. Zatrzymamy się. Jedziesz. Dobra, świetnie. Tylko nie mam kluczyka. Na pewno ten serial jest skierowany do starszego widza. Tutaj właśnie nie są przekleństwa, choćby nawet wypikane. Jest bardzo dużo więcej krwi. Charakteryzacja ma tutaj co robić, bo tutaj naprawdę się starałem, jakieś odcięte ręce, jakieś postrzały, to wszystko wygląda naprawdę autentycznie. Więc myślę, że może się to podobać starszemu widzowi, albo młodszemu, taki, który podkrada piloty rodzicom, pewnie też by się spodobało. Ja jakbym mały, to uwielbiałem takie rzeczy. No ale oczywiście nie zachęcam, ale zawsze można wrzucić takie. Telewizja Puls 2. Będzie do wygrania będą... Co będzie do wygrania? Nie podziel mi się bardzo, że mamy nagrody przygotowane, ale jakie?